Cześć, w tych takich krótkich filmach szybkie inspirki, jakkolwiek je nazwiemy, szybkie inspirki. Chcę wykorzystać 5 minut, żeby powiedzieć Wam coś zachęcającego i mam nadzieję, że odkrywczego. To jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby te, te myśli były też takie świeże i odkrywcze, więc znowu nastawiam czas. Czas start. Mam 5 minut, żeby podzielić się jakąś myślą z Nowego Testamentu. Wiecie, list Jana w drugim rozdziale od siódmego wersetu. Jan pisze coś bardzo dziwnego, że przykazanie, które do nich pisze, że treść, którą chce im przekazać, jest jednocześnie nowa i stara. I to nie jest nowe, bo przypomina im coś, co było wcześniej. A z drugiej strony to ma być dla nich całkowicie nowe, chociaż im przypomina coś, co wiedzieli wcześniej. I będę chciał się to rozwikłać, bo wydaje mi się to niesamowicie ciekawe. Tylko najpierw tekst. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne. To, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. Ja jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje jak prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest a nienawidzi swojego brata właściwie... Nie wyszedł z ciemności, w świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. Tu jest takie podsumowanie tego przykazania, że mamy się wzajemnie kochać. Jezus powiedział: nowe przykazanie daje Wam, abyście się wzajemnie kochali. I teraz Jan swoim rozmówcom chce powiedzieć: nie daje Wam nowej nauki. To, że macie się kochać, to nie daje Wam nowej nauki. Z drugiej strony mówi, ale to jest dla Was zupełnie nowe. Czyli tak jakbyście o tym zupełnie zapomnieli. Wiecie, to nowe, stare, można pierwszy rzut zrobić, że to rzeczywiście przykazanie miłości bliźniego, ono było w Starym Testamencie, więc chociaż Jezus je daje, ono nie jest nowe, bo było już wcześniej. Z drugiej strony, Jezus mówi, że to jest nowe przykazania, byśmy się wzajemnie miłowali, nowy rodzaj, taki. Relacji między ludźmi, którą wprowadza Ewangelia, że ludzie mają się nawzajem kochać, i teraz, kilkadziesiąt lat po Jezusie, by się wydawało, że Jan im powiedzieć, to czego was uczę, to nie jest nic nowego, to jest kontynuacja tego, co mówił Jezus, czyli w nich jest jakiś opór wobec wzajemnej miłości. Oni mówią, to jest nowe, my to chcemy odrzucić, nigdy tak nie było. Kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa, dla słuchaczy, dla adresatów tego listu, to jest niesłychane. Przykazanie, że mamy się wzajemnie kochać, Jan musi mu argumentować, że z jednej strony to nie jest jakaś nowa nauka, nowinkarstwo, które wczoraj się pojawiło w kościele, taka nowa moda, pluszowe chrześcijaństwo, że wszyscy mają się kochać. Mówię Wam coś, co wiecie od początku, czego nauczał Jezus. To jest przykazanie, które bierze swój początek od Jezusa. On nam je zostawił, więc w tym sensie jest stare. A z drugiej strony minęło kilkadziesiąt lat i muszę wam je przypominać i dla was ono jest nowe, bo zupełnie o tym zapomnieliście. I sobie myślę, jeny, minęło dwa tysiące lat i przykazanie miłości bliźniego dokładnie takie jest w naszej codzienności. Z jednej strony jest zupełnie stare. Bo 2000 lat temu spisane na kartach Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Więc stare przykazanie, 2000 lat. A z drugiej strony czytam ten fragment z drugiego rozdziału, pierwszego listu apostoła Jana, i jesteśmy jako adresaci, jako czytelnicy, dokładnie w tym samym miejscu, w którym byli ludzie za czasów Jana. Jest to dla nas zupełnie nowe przykazanie. Wiecie, w wielu miejscach mam wrażenie, że można by przeczytać to przykazanie w kościele ludzi, którzy nazywają się chrześcijanom i powiedzieć, hej, Jezus nam kazał, żebyśmy się nawzajem kochali i odpowiedź by była, pierwsze słyszę, to jakieś nowinki są. I wtedy Jan odpowiada, to nie jest żadne nowinkarstwo. To jest stare przykazanie, od samego początku, które Wam towarzyszyło, ale muszę Wam je przypomnieć, bo zupełnie o nim zapomnieliście. Więc myślę, że jesteśmy w tym sensie w podobnej sytuacji. Zupełnie zapominamy, że Pan Jezus kazał nam się najzwyczajniej w świecie kochać. Więc to przykazanie miłości nowego to nie jest żadna nowinka, pluszowe chrześcijaństwo. Teraz wszyscy, wiecie, ja to nie jest w internecie. Jak jest, macie podobny internet do mojego, to czytacie to samo. Niektórzy piszą. No nie, no teraz jakieś takie nowinkarstwo, teraz wszystkim każą się kochać, taka moda. I apostoł Jan, na szczęście nie my, ale pierwszym listem Jana, autor pierwszego listu Jana, o tak powiem zgrabnie, mówi: To nie jest żadne nowinkarstwo, to jest stare przykazanie, ale ponieważ o nim zapomnieliście, to dla was jest ono nowe i wymaga przypomnienia. Jeżeli ktoś ma w nienawiści swojego brata, nie ma nic wspólnego ze światłem, które przynosi Ewangelia. Bardzo mocny tekst i wyjaśniający, dlaczego pewne rzeczy, które są w chrześcijaństwie od dawna, w naszym pokoleniu, wydają nam się nowe. Nie dlatego, że je wymyśleliśmy, nie dlatego, że coś zmieniliśmy, a dlatego, że najzwyczajniej w świecie o tym zapomnieliśmy i w Ewangelii odkrywamy to na nowo. Trzymajcie się, miejcie dobry dzień, a ja zdążyłem w 5 minut. Yeah!